Społeczna odpowiedzialność biznesu zajmuje bardzo ważne miejsce w strategii biznesowej Accolade. Chcemy, aby tworzone przez nas przestrzenie były przyjazne dla ludzi oraz środowiska. Wspieramy liczne inicjatywy oraz utalentowanych ludzi z obszaru nauki, kultury i sportu. Mur oporowy, który powstał w naszym białostockim parku, zainspirował nas do zorganizowania niespotykanej dotychczas inicjatywy. Postanowiliśmy odmienić krajobrazy parku, wprowadzając sztukę na teren przemysłowy. We współpracy z Politechniką Białostocką ogłosiliśmy konkurs na projekt muralu, który nada kolorytu przestrzeni, jednocześnie nawiązując do wartości Accolade. Mural musi spełniać pewne kryteria urbanistyczne, że musi konweniować przede wszystkim z budynkiem, z miejscem, gdzie jest namalowany. Poziom nadesłanych prac jest dosyć wysoki. Biorąc pod uwagę modę na mural, a dosyć kiepską kondycję sztuki współczesnej, uważam, że wizytówką naszych czasów to będzie malarstwo ścienne. Właśnie ten cytat. Niektóre z otrzymanych projektów wywołały niespodziewane emocje. Dobrze zobaczyć, jak nasze wartości postrzegane są oczami z zewnątrz. Zobacz, firma przysłała wybrane prace. W tej masie, którą widać, to jak 9 prac, moim zdaniem wyglądają naprawdę nieźle. Jest to bardzo ciekawe, że w kontekście obiektów tak naprawdę przemysłowych znajdzie się miejsce na sztukę. No i pracownicy, którzy będą wybierać tę jedną, wtedy być może z tym miejscem będą bardziej się utożsamiać. Sam wybór jest trudny. Mamy 9 propozycji, z których wspólnie zamierzamy wybrać oczywiście najbardziej pasującą do charakteru naszej działalności, aczkolwiek nie jesteśmy jedynym najemcą na terenie parku. Zniknie ta szara rzeczywistość, pojawi się coś fajnego, kolorowego. Przyznam, że nigdy nie myślałem, nie spodziewałem się, że w parku przemysłowym może zagościć sztuka. Cieszę się, że to właśnie nam, jako najemcom białostockiego parku, przypadł w udziale ostateczny wybór. W końcu to my patrzeć będziemy każdego dnia na gotowy mural. O wygranej dowiedziałam się telefonicznie. Zadzwoniła do mnie pani Patrycja i powiem szczerze, że byłam bardzo zaskoczona. Inspirację do projektu starałam się czerpać z otaczającej mnie przyrody. Uważam, że człowiek najlepiej wypoczywa w kontakcie z naturą. Ponieważ jest to mural w mieście, marzyło mi się, że będzie dla osób, które go oglądają, taką chwilą wytchnienia. To jest praca, którą trzeba namalować w sposób klasyczny, czyli rzucamy diaskopem na ścianę, odrysowujemy właściwie od linijki te wszystkie formy, a dzisiaj będą umieszczone farby w tylu kolorach, ile są w projekcie i będzie wypełnianie tych form dzisiaj narysowanych. Jednym z założeń całego konkursu było, że w realizacji muralu wezmą udział studenci Politechniki Białostockiej i o dziwo zgłosiły się same studentki. Przyjechałam tu z rodziną. Jest to dla mnie ważne doświadczenie i chciałam je dzielić z tymi, których kocham, więc jest tu i mój mąż, i moje dzieciaki, i nawet mój pies. Oni są w młodym wieku, więc chłoną jak gąbka, są bardzo chętni do pomocy. Uczą się tego, że jeśli się bardzo chce, to można zmieniać swoje otoczenie, bo ja myślę, że angażowanie jak najmłodszych ludzi właśnie do zmieniania świata powoduje, że ten świat się będzie zmieniał. Dzięki temu projektowi, który zaangażowała tutaj wszystkich firma Accolade, pozwoli to taką rozpędzić lawinę w każdym z nas, który w tym uczestniczył, że będziemy chcieli zmieniać świat dalej. Kiedy niemal rok temu pojawił się pomysł i rozpoczęliśmy przygotowania do konkursu na projekt muralu, nikt z nas nie spodziewał się tak fascynującego efektu. Autorka zwycięskiego projektu bezbłędnie uchwyciła wszystkie najważniejsze wartości, którymi kieruje się Accolade i zrobiła to w absolutnie zjawiskowej formie. Cieszy nas to, tym bardziej, że to najemcy parku dokonali ostatecznego wyboru. Doceniamy ich zaangażowanie w cały proces i wierzymy, że projekt, który wybrali, będzie cieszył ich oczy każdego dnia. Z całą pewnością przytarliśmy szlaki dla sztuki i już niedługo pojawi się ona w kolejnych parkach przemysłowych Accolade w postaci programu Accolade Industrial Art.